Cześć. Za moment zabierzemy Was w świat kolejnej bajki. Jeśli uważacie, że to słuchowisko jest wartościowe, prosimy o wystawienie oceny i obserwacje. A jeśli chcecie być z nami na bieżąco, kliknijcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie, jak tylko nowa bajka pojawi się na kanale. Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Angelika Ziomek z serii Maszyny wujka Stefana. Żwirownia. Czyta Michał Ziomek. Hej, hej! To ja, żółta koparka, koparka łyżka. Tak mam na imię. Łyżka. Łyżka. Wiem, brzmi jak to coś, czym jesz zupę, ale mam na myśli łyżkę koparkową. Wujek Stefan mówi, że łyżka to najważniejsza część mnie i moja największa zaleta. Pewnie dlatego takie mam imię. Okej, czas na mnie. Nie wiem, która u was godzina, ale u mnie wczesny poranek. Dopiero przed chwilą wstało słońce i zrobiło się jasno. Ach, pospałoby się. Jeszcze 5 minutek. Ale czas budzić inne maszyny i wziąć się do pracy. Dziś jedziemy na kolejną akcję do... A zresztą zaraz sami wszystkiego się dowiecie. Spędźcie z nami ten dzień. Jeśli tylko chcecie, tylko... Ciii. Dźwig ma dzisiaj wolne. Odpoczywa po wczorajszych pracach, więc przejadę obok niego cichutko, żeby go nie obudzić. Ale za to... Hej, ciężarówko, czas wstać. Łyżka? Tak wcześnie? Która jest godzina? No i wiem, ciężarówko, wiem, że dziś wyjątkowo wcześnie zaczynamy. No, 4:30 zaledwie, ale no, czeka nas mnóstwo pracy. Wolałabym zacząć wcześniej, żeby jeszcze zdążyć przed upałem. Sam wiesz, że wujkowi Stefanowi na pełnym słońcu ciężko się pracuje. No wiem, wiem, łyżka. A co ty tak szepczesz i szepczesz? Nie chcę zbudzić dźwiga. Napracował się wczoraj chłopak do późna, a dziś ma wolne. Niech odpoczywa. Należy mu się. A, no racja, racja. Czyli dzisiaj jedziemy sami na akcję? Co będziemy robić? Wujek Stefan mówił, że dziś w planach mamy wyjazd do żwirowni. Wstawaj prędko. Musimy jeszcze obudzić spychacza. No dobra. Ach, już włączam silnik. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze nie włączaj. Nie róbmy hałasu. Zajedziemy na luzie za garaż. Tam śpi spychacz. No dobra, no to jedziemy. Dzień dobry, spychaczu. Pobudka, wstajemy. Spychaczu, spychaczu. Słyszysz mnie? Musimy jechać na akcję. Halo, obudź się. No, nie powiem, ten to ma spanie. Czekaj, łyżka, ja to załatwię. Mówiłem, że zadziała? No wybacz, spychaczu, że tak gwałtownie cię budzę, ale próbowaliśmy już wcześniej i nic. Nie mogliśmy cię dobudzić. Ojej, już ciszej, no ciszej. Już wstaję, ale wyłącz jeszcze na moment silnik. Muszę się rozbudzić. Ach, spałem dziś z zatyczkami w uszach. No, wiecie, ten nowy, znaczy się wózek widłowy, potwornie głośno chrapie. No, zasnąć nie mogłem. A,
To wszystko jasne. No, przykro mi, stary, że nie mogłeś się dobrze wyspać, no, ale niestety musimy już ruszać. To co, zbieramy się? Tak jest! Jedziemy na akcję! Po żwir jedziemy dziś. Ciężarówka, łyżka, spychacz. To najwspanialszy team. Trzy, a może pięć to załadujemy w mig. Bo zgrana z nas ekipa. Lepszej nie zna nikt. Maszyny wujka Stefana, to dopiero moc. Praca zespołowa, bre. Nikt nie zawiedzie się. Każdy sam niewiele zdziała, lecz razem możemy wszystko. Drużynie siła mówią, my potwierdzamy to. Dzień dobry, wujku Stefanie! Aha, dzień dobry, dzień dobry. Dobrze was widzieć, chłopaki. Jesteście w samą porę. Dzisiaj działamy ze żwirem. Rozdzielę wam zadania. Spychaczu, mam do ciebie prośbę. Byłbyś tak uprzejmy zepchnąć bliżej żwir? O, ten, tutaj. Wiesz, nie zmieścimy się tam wszyscy, dlatego chciałbym, żebyś go przybliżył na ten oto plac. Już się robi, wujku. Działamy. Świetna robota, spychaczu. Należy ci się przerwa. Ciężarówko, podjedź proszę na plac i ustaw się wygodnie tak, żeby łyżka mogła na ciebie załadować żwir. To będzie 5 ton. Dasz radę udźwignąć? No pewnie, wujku! Bez najmniejszego problemu! Łyżka, a ty? Będziesz miała dziś najcięższą pracę. Trochę musisz się poruszać. Ale nie przemęczaj się. Jak będziesz zmęczona, zrób sobie przerwę. Jasna sprawa, wujku! Biorę się do pracy! Ciężarówko! Zacznijmy z prawej strony, tak będzie łatwiej, dobrze? Okej, już podjeżdżam. Łyżka, tak dobrze? Jeszcze troszkę, do przodu. Jeszcze, jeszcze. Okej, idealnie. Spychaczu, mógłbyś tu podjechać? Niewiele nam już zostało, ale przesuń proszę żwir na jedno miejsce, żeby łyżce było łatwiej nabierać. Jasne, już się robi. Dzięki, spychaczu, od razu lepiej. No, widzę, że już kończycie. Świetna robota, jak zawsze. Ach, to był pracowity początek dnia. Fajnie, że z nami byliście. Powiem wam w sekrecie, że praca z innymi maszynami sprawia mi dużo radości. Fajnie jest razem przeżywać codzienne przygody. No i razem możemy zdziałać więcej. Dzisiaj chcemy pozdrowić Tadzia, Faustynkę i Helenkę. Od waszych rodziców wiemy, że nas słuchacie. Do usłyszenia w kolejnych bajkach! Sen będzie słodki jak miód,
Zapraszamy na stronę ziomkowisko.pl. Znajdziecie tam album Sen jak miód z naszymi autorskimi kołysankami. Jestem przy tobie.